przyjechał jakiś gościu i teraz nie wiemy, on tam mówi po swojemu, cholera, nic nie zrozumiesz. I jak myślisz, co możemy zostać? No, powiem, że wakacje all inclusive to takich emocji nie dostarczają, wiecie. Dostałam do tego ketchup, więc rozumiem, że tak powinno się jeść, no to heja. Coś jest w środku jeszcze, nie wiem co. Tutaj jest Cytadela i słynie z tego, że ta jedna wieża jest pochylona. Super było w tym hostelu. Jednych krzywo. Super, naprawdę było bardzo fajnie w tym hostelu i w ogóle fajnie było być między ludźmi, bo mimo że my spotykamy ludzi, większość ludzi spotykamy bardzo krótko, wiecie, sporadycznie na ulicy i to nie jest to samo, co z kimś pogadać dłużej i nawiązać relacje. Ale słuchajcie, jesteśmy tacy szczęśliwi, że jesteśmy wreszcie tak, jak tu widać. Czyli nikogo nie widać. Nikogo, po prostu zupełnie sami. Pies sobie może latać. Zobaczcie, nie kłamie, we wszystkie strony tak samo. Zachód słońca, góry po jednej stronie przepiękne, pokryte śniegiem. Góry po drugiej stronie też były piękne. Jak jechaliśmy po drodze, całą drogę, takie ładne widoki. Nie wszystko mogę pokazać, bo często jest tak, że coś jest tak z boku i jakby nie mam jak tego ująć, ale to nie szkodzi, bo to znaczy, że jak ktoś tutaj przyjedzie, to będzie miał co sobie tutaj oglądać, a nie, że wszystko pokazałam i potem po co tu przyjeżdżać, prawda? Idę gotować, wiecie? Bo ja zawsze też, jak mam okazję, to lubię nagotować sobie na zapas, bo potem jak jedziemy, tak jak teraz parę godzin, no to ja nie ukrywam, że my jesteśmy zmęczeni, żebym ja jeszcze teraz stała wieczorem w kuchni i coś tam gotowała. Więc lubię sobie mieć już naszykowane i wtedy tylko odgrzewamy i heja. Tak więc idę odgrzać to, co przyszykowałam sobie wcześniej. Ale to ładnie, ale cicho. Będziemy mieli piękną noc. Mam zrobiony cały pojemnik bigosu i zjemy to z ich chlebem. Oni mają parę rodzajów tych placków, wiecie? I ten placek jest taki grubszy, widzicie? Taki, nie wiem czy to widać, ale taki miękawy, miękki, jest mięciusieńki, nie jest chrupki i my zdecydowanie właśnie wolimy ten chleb, który sobie można fajnie drzeć i on naprawdę super fajnie smakuje, no super po prostu, to tak jak nasze naleśniki, ale no nie jest taki tłusty oczywiście, bo nie jest smażony na tłuszczu, tylko na tej płycie takim, na piecu, jest super dobry, super smaczny. Przyjechał jakiś gościu i teraz nie wiemy, on tam mówi po swojemu, cholera, nic nie zrozumiesz. I jak myślisz, co możemy zostać? Nie wiem, gdzie jest twój telefon, właśnie szukałam go przed chwilą. I co? Aha, będziesz z nim tłumaczył. No wiecie co? Bo chodzi o to, że nasłuchaliśmy się też różnych historii i szlak kurczę wie. Jedni mówią, że super bezpiecznie, inni tam mówią, że byli przeganiani. Ktoś tam, gdzieś tam, wiecie, jak to jest. Tak więc, kurczę, no nie wiadomo. No dobra, teraz tam niedźwiedź spróbuje potłumaczyć, zobaczymy. Ten pan wygląda, jakby był w jakimś mundurze, ja nie jestem pewna, więc... Dzwoni ten gościu do kogoś, pewnie do... No właśnie, ja nie wiem skąd oni wiedzą. Nie mam pojęcia, po prostu jechaliśmy, no dosłownie ile my tu jesteśmy, pół godziny, tyle co zdążyliśmy rozłożyć namiot, nie wiem czy pół godziny jesteśmy i garę zdążyłam wyciągnąć.
in the middle of nowhere, praktycznie pośrodku niczego pola, tak jak pokazywałam. I nagle, kurczę, podjeżdża samochód znikąd. No dobra, tam dzwoni sobie do przełożonego, ale czuję, że pewnie będziemy musieli się zwijać. Tak czuję w kościach, bo na pewno tak będzie. No i dupa. Musimy się zwijać, znaczy już prawie skończyliśmy. I gościu stoi i czeka tam, aż my się zwiniemy. On tam jak dzwonił tam do kogoś, to potem znaleźli jakiegoś gościa, co gada po angielsku. I przez telefon nam wytłumaczył, jak strasznie niebezpiecznie jest tutaj spać i w ogóle w żadnym wypadku nie możemy tutaj zostać. I musimy jechać do najbliższego miasta, do hotelu. No i powiem wam właśnie, że to były takie historie, które żeśmy słyszeli od ludzi, którzy tutaj podróżowali, tak jak my, czy tam obojętnie kamperami, takimi samochodami jak my. I takich właśnie opowiastek to trochę niestety... No i co, prawda, no co mam wam powiedzieć. Jeszcze sobie zdjęcie ze mną zrobię. Jak to wiranie, no. On będzie opowiadał Gork, jakieś to jest dangerous, nie wiem, może jakiś animal? Nie wiem, no zobaczymy. Całej rodzinie będzie opowiadał, jak dumny będzie. Zdjęcie sobie jeszcze musiał ze mną zrobić, kurwa. Dumny będzie, że uratował turystów od zagłady. Powiem wam tyle, że poziom irytacji sięga zenitu, bo wiecie, wieczorem my naprawdę jesteśmy zmęczeni i rozłożenie tego kramu naszego to po prostu jest szczyt, co możemy zrobić i jak trzeba to złożyć i szukać innego miejsca i znowu rozłożyć, to matko moja. Na szczęście w innych krajach bardzo rzadko nam się zdarzało, ale zdarzyło nam się w Turcji 2 razy, na przykład w Chorwacji. A Chorwacja to już w ogóle zapomni. No więc co, no fajnie jest, no. No to sok będziemy pić, bo przecież nie da się na trzeźwo. No, powiem, że wakacje all inclusive to takich emocji nie dostarczają, wiecie, naprawdę. Powiem tak, nie jesteśmy zdenerwowani i tak dalej, bo tak jak mówiłam, oni są bardzo grzeczni i wszystko fajnie, tylko po prostu, no, jesteśmy zmęczeni. Co tu dużo będę gadać, no. Można powiedzieć, że poziom irytacji sięga zenitu, bo po prostu jest wieczór, chcemy już iść spać i wiecie, już żeśmy mieli takie piękne miejsce, tak żeśmy się cieszyli, rozłożone, wszystko fajnie, a tu trzeba poskładać, po ciemku naprawdę jest trudno coś znaleźć i no i w ogóle teraz nie wiemy, wiecie, trochę się wahamy, czy rozkładać się, czy nie, więc chwilę poczekamy tutaj po cichu. Tu mam przyciemnione szyby, więc mogę sobie w środku światło zapalić. Więc posiedzimy po cichu, po ciemku i później, jak nikt nie będzie nas tu, wiecie, nachodził, to rozłożymy chatę. No. Nie jest bardzo późno, jest 8 godzina, ale chcemy spać, a przynajmniej już mieć rozłożoną chatę. No, to przespaliśmy noc w hotelu. Wiecie, no nie chciałam się za bardzo tego, w nocy wiadomo, już było ciemno, nic nie było widać, a rano chcieliśmy się jak najszybciej zwinąć, więc tam za dużo wam nie pokażę, ale było ok, nie tak może spektakularnie jak w poprzednim miejscu, ale też no, było ok po prostu. Mieliśmy spokojną noc, nikt nam już nie przeszkadzał. Stwierdziliśmy w takim razie, że zwiedzanie czegokolwiek musimy właśnie zacząć od szukania miejsca do spania. Musimy być tutaj troszkę bardziej ostrożni, więc teraz jadąc do Shiraz, to najpierw sobie poszukamy, gdzie będziemy spać tak za dnia, żebyśmy mieli jakieś upatrzone miejsce, a przyjedziemy tam i rozłożymy się dopiero po zmroku.
Tutaj gościu sam do nas przybiegł i powiedział, żebyśmy tankowali. On tam właśnie podjeżdża samochodem swoim ciężarowym i sam pokazywał nam, że chcemy tankować. No bo wiadomo, sobie zarobi trochę, nie? Tym razem zapłaciliśmy 20 tysięcy, ponieważ cena nie jest oficjalna, no to po prostu wiecie co, łaska. Więc jak dotąd to od miliona, tak? Od 1 miliona. Zapłaciliśmy 200 tysięcy. Do 200 tysięcy. Teraz 20 tysięcy. 200 tysięcy. No 200 tysięcy, czyli no. Nie milion, tylko 200 tysięcy. 200 tysięcy. Nawet jak milion zapłacimy, to tanie jak barszcz. $3. Too quick. Dobra, Bela, tam jest twoje miejsce. Bet. Dalej pies. Ciężko trochę nagrać, bo mało miejsca w samochodzie i trzęsie teraz, na pewno będzie strasznie trzęsło, ale chciałam wam pokazać, jak Bela śpi w swoim łóżku. Proszę bardzo. Tu jest Bela, a tam jest jej łóżko. I pupa jest w łóżku, więc nazywa się, że śpię w łóżku. I za każdym razem, jak ją włożymy do środka, to po prostu ona tak po jednej nocy, po kawałeczku, po centymetrze dosłownie wdrapuje się tutaj, bo ona koniecznie chce być między nami, co oczywiście jest piękne, ale nie jest bezpieczne dla nikogo. To taki trochę nietypowy dla nas nocleg, ale czasem i tak śpimy, szczególnie w miastach właśnie. Tak spaliśmy w Stambule na parkingu przy parku i tutaj też znaleźliśmy taki parking, gdzie możemy po prostu sobie nocować za drobne pieniądze. Obok jest toaleta, woda, tak więc wszystko co potrzebujemy. Park może teraz w zimie nie jest najpiękniejszy, ale fajne jest to miejsce do odpoczynku i zdecydowanie dla nas dobre do przenocowania w mieście, które chcemy sobie pozwiedzać.
Tam sobie ćwiczą panie dalej. Nie chcę za blisko podchodzić, bo nie chcę, żeby się zawstydziły. Takie standardowe toalety, ale muszę przyznać, że jest naprawdę czyściutko. Codziennie rano sprzątają i w dzień przychodzą sprzątają, więc jest po prostu czyściusieńko. Zobaczcie, jaki tu fajny patent mają na mydło. Proszę bardzo. I tutaj jest... Naciskamy. O! No, naciskamy i nie działa. A tu? O, a tu działa. Fajnie, nie? Tutaj jest cytadela i słynie z tego, że ta jedna wieża jest pochylona. Nie wiem, czy uda mi się to ująć, żeby pokazać dobrze, ale no, musicie uwierzyć mi na słowo. W ogóle to nie widzę, co nagrywam, bo tak słońce po prostu mocno wali, że nic nie widzę. Ale mam nadzieję, że coś tam się nagra. Zdecydowanie Shiraz jest bardziej nowoczesnym, takim jakby europejskim miastem. Nie jest to dokładnie to, czego żeśmy się spodziewali. Więc jak to zawsze bywa, trzeba być gotowym na wszystko. No daleko nie zajdziemy, bo wszędzie jesteśmy zatrzymywani. Co krok nas zatrzymują dosłownie, bo ktoś chce pogłaskać pieska i dosłownie daleko nie zejdziemy. Tutaj też spotkaliśmy panią, która ma psa. Zaraz wam pokażę. O, Emi. Emi. Spróbujemy jakichś lokalnych przysmaków. Tam to na gorąco. Chciałbym, ale boję się. No jak pączek. Tak? Jak pączek? No. Dobry? No. Pakistan. Thank you. No, wait, wait. Wait. Dostałam do tego ketchup, więc rozumiem, że tak powinno się jeść. No to heja. Coś jest w środku jeszcze, nie wiem co. Dobre. Grzyby. Pieczarki. Bardzo dobre. Pieczarki. Zapiekane z serem. Dobre, dobre. Dobre to jest. Chcesz spróbować? Nie, nie po słodku. Niedźwiedź zajada się swoim pączkiem. Mówi, że bardzo dobry. Więc są dobre rzeczy w Iranie. Słuchajcie, są. Po głębszej analizie doszłam do wniosku, że placek jest typu omlet, bardzo dobry, a w środku były pieczarki, żółty ser i coś innego niezidentyfikowanego, ale dobre, dobre, bardzo dobre.
Po głębszej analizie doszłam do wniosku, że placek jest typu omlet, bardzo dobry, a w środku były pieczarki, żółty ser i coś innego niezidentyfikowanego, ale dobre, dobre, bardzo dobre. Witraże są symbolem Shiraz, dlatego nawet przystanki mają witraże. Tam za mną jest most, który jest główną atrakcją Shiraz, ale teraz nie jest za dobry czas, bo wszyscy przyjeżdżają tutaj zrobić zdjęcia witrażom i wiecie, słońce tylko rano pada przez te witraże, więc trzeba przyjść raniutko. No pycha ta herbata, słodka. Dobra, dobra. Cukier często jest na takim patyczku, takie kryształki. No i po prostu masz od razu mieszadełko, bo w wielu miejscach, gdzie żeśmy byli, to było w kostkach i nie było mieszadełka, no łyżeczki ani nic. A jak mam na patyczku, no to super. Ile w sumie wyszło za te herbaty? 150,000, czyli 15. Czyli? Czyli pół dolara. 50 cents for two. O, a taki jak tamten? Tak. Alu? Wow. Tak fajnie. W jeden dzień w Shiraz zobaczyliśmy więcej psów niż w całym Iranie do tej pory przez 3 tygodnie, słuchajcie. Bo gorąco. Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj w tym pokoju gościnnym jest taki stoliczek, na którym jest baniaczek z wodą, żeby, przypuszczam, żeby było więcej pod ręką, że w każdej chwili jak chcesz, to sobie możesz zrobić herbatę czy kawę. Ale tak śmiesznie, bo my nie mamy takich rzeczy w pokoju, nie? No, to specjalna baklawa. Baklawa. Tutejsza miejscowa i dostaliśmy ciastka. I Boże, ta gościna po prostu. I pani nam robi herbatę. Nie, Kaszmacz. Kaszmacz? Yeah. What is this? This appetizers. Aha. To takie jest słodziutkie. Trudno nawet powiedzieć, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale to jest delikatne jak jakaś taka po prostu pyłek dosłownie. I słodkie. Trochę jak nasza wata cukrowa. Ale bardzo aromatyczne. Troszkę jak wata cukrowa, tylko bardziej aromatyczne. Pan nam tutaj szykuje herbatkę. Tak? A w
Iranie pije się herbatę z szafranem i podobno Iran ma najlepszy szafran na świecie. Tak więc spróbujemy sobie herbaty z szafranem. Ok. Yeah. I'm not gonna die. I'm not gonna. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Restaurant open? No chyba open restaurant. Restaurant? Coffee shop there or yes, restaurant? Yes, coffee. Coffee shop okay. Open. Okay. Call it here. Okay. Okej. Okay. No niestety z psem nie wejdziemy. Take away. Take away? Ale co ci wziąć? Herbatę, może robią. No to weźmiemy sobie gdzieś indziej, tu jest drogo. Aha. Myślę, niech wykichanią. A,